Andrzej Szłapa, trener gospodarzy, ogromnie rozczarowany, ogromne emocje po tym spotkaniu, tak to trzeba powiedzieć, no bo remis to nie jest ten wynik, którego chcieliście w tym meczu. No tak, nie, to nie jest ten wynik, którego chcieliśmy w tym meczu i no jestem gdzieś tam rozczarowany, zły. Jedna rzecz to pewnie sędziowie i tutaj gdzieś w klubie będą o tym głośne dyskusje, być może jakieś nawet o odwołania w waszym wypadku, ale druga kwestia to też chyba prowadzenie 3-1, bo chciałbym się tutaj skupić przede wszystkim na klubie, to co mieliście pod waszą kontrolą, to co wy mogliście jakby zrobić z tym meczem. Prowadzenie, no i gdzieś w pewnym momencie ta sytuacja wymknęła wam się chyba trochę spod kontroli, albo no daliście się zdominować na parkiecie, tak? Nie no, broniliśmy przeciwko przewadze, to trwało dosyć długo, prawie 10 minut i mieliśmy z tego też sytuację, bo wyszliśmy tutaj z dwoma czy z trzema przechwytami i tutaj Michał Kałuża też gdzieś nad poprzeczką, Paweł Budniak miał sytuację tutaj w tych momentach, trzeba było po prostu rywala dobić, nie zrobiliśmy tego i w ciągu 10 minut jest gdzieś tam możliwość, że wpadną bramki, no jedna była po szybko rozegranej akcji, a druga no przypadkowo, no uderzenie to był strzał desperacji, piłka się odbiła, no i gdzieś szczęście, że gdzieś tam się zakręciła obok Mikołajewicza bodajże, no i to uważam, że to był przypadek, no ale bramka i tracimy dwa punkty, bo zdobywamy jeden. Klaudiusz Hirsch, druga wizyta w Bielsku Białej w tym roku, drugi remis 3-3, proszę zdradzić ten patent. No myślę, że taktycznie mimo wszystko dzisiaj były momenty, gdzie po prostu rekord sobie z nami nie poradził. Determinacja zawodników, myślę, że też skuteczność, bo my tych sytuacji dzisiaj zbyt wiele nie stworzyliśmy, ale to, co mieliśmy, to z zimną krwią wykorzystywaliśmy i zadaliśmy te ciosy w odpowiednich momentach. Myślę, że ta gra w przewadze, te ostatnie 9 minut wyglądały całkiem nieźle z naszej strony i pierwsza połowa też bardzo udana, początek, szkoda początku drugiej, ale myślę, że w trudnym momencie drużyna pokazała, że potrafi się podnieść z takim przeciwnikiem na tak trudnym terenie. Każda zdobycz punktowa jest niezwykle cenna dla nas w naszej sytuacji kadrowej i w naszej sytuacji w perspektywie walki o medal Mistrzostw Polski. Także no gratulacje dla moich zawodników przede wszystkim, bo zostawili naprawdę kawał dzisiaj zdrowia na boisku i wykonali świetną pracę, także słowo uznania przede wszystkim dla nich. Dzisiaj pewnie za was trzymała Gatta kciuki, a w niedzielę może być na odwrót, na pewno będzie na odwrót, rekord będzie trzymał za was kciuki, będziecie takim rozdającym w tej głównej grze, pewnie patrzycie na siebie tylko i na tym się skupiacie, ale taki języczek uwagi to może być FC Toruń, zresztą pozostałe kluby z tej szóstki również tak mogą być uznawane. No tak, ja bym tak nie traktował tej sprawy, no my tak jak powiedzieliśmy, patrzymy na siebie i my chcemy przede wszystkim wygrywać w każdym meczu, dzisiaj zdobyliśmy jeden punkt i z tego ten punkt musimy szanować, bo wydraliśmy go po prostu z tak trudnego terenu i w ostatniej chwili można powiedzieć, no ale przypominam sobie mecz ostatnio, tutaj to też my prowadziliśmy 3-2 i to rekord za sprawą Rafała Franca właściwie nam tutaj te punkty, to zwycięstwo odebrał. Także no cóż, my gramy dla siebie, my wiemy o co gramy i tak biorąc, patrząc wstecz i patrząc od początku sezonu na te wszystkie perypetie związane w naszym zespole od początku, budowa zespołu właściwie i trudny sezon dla nas, ciężki, długi, no to myślę, że wykonaliśmy świetną pracę i ta końcówka sezonu jest jakby dla chłopaków taką nagrodą. Ja mam nadzieję, że tą nagrodę wykorzystają, bo grają świetnie w tej chwili i oby utrzymali tą dyspozycję do ostatnich spotkań. Toruń, gracze FC Toruń na pewno zadowoleni, wracacie do siebie, no bo sprawienie niespodzianki? Można tak uznać wasze remis tutaj za niespodziankę? Czy za niespodziankę, to nie wiem, ale rekord jest faworytem do mistrzostwa, gdzieś tam te 3 punkty przewagi nad Gattą, tak? Cały czas winiały, teraz już tylko jeden? Jeden, tak? Już tylko jeden punkt, więc prawdopodobnie wyjaśni się to w ostatnim meczu. Aczkolwiek sądzę, że w niedzielę chłopacy, bo niestety ja nie mogę zagrać,
pokusimy się o zwycięstwo z Gattą, no i rekord, to co dzisiaj z nim zabraliśmy, to pewnie oddamy w niedzielę. No właśnie, bo chciałem o to spytać, czy ty tutaj kibicom z Bielska Białej możesz może nie obiecać, ale będziesz, oni by tego chcieli, oni pewnie tego wyczekują takich słów, że w niedzielę z Gattą znowu na 100%, na 120% zagracie, no i pokrzyżujecie drugiemu faworytowi do walki o złoto szyki. No na pewno u siebie będziemy bardziej walczyć o zwycięstwo, tak samo tutaj walczyliśmy, no szkoda, no nie udało się, te 3-3 na koniec przyszło. Straciliśmy dwie głupie bramki, no ale no, cieszymy się z remisu bardzo, no ale walczyliśmy jak zawsze o zwycięstwo. Czy w wyniku 3-1 był taki moment gdzieś zwątpienia, czy swoje graliście, swoje mieliście jakby przygotowanie na to, żeby grać do końca i walczyć o ten rezultat? To znaczy wiedzieliśmy, że jest 10 minut do końca, wyszliśmy w przewadze, gdzieś ta przewaga w miarę dawała, no dała sukces, bo strzeliśmy dwie bramki, więc jesteśmy zadowoleni, ale na spokojnie podeszliśmy. Gdyby to były 2 minuty, już byłoby ciężej, ale to 10 minut, więc mieliśmy czas. Takie słowo klucze to cierpliwość, bo przez 2 minuty tak rozgrywaliście piłkę po obwodzie, no i właściwie wydawało się, gdzie, w którym momencie oddacie ten strzał, ale to trwało naprawdę długo i kibice gdzieś mogli się nawet nie cierpliwić, ale rozumiem, że to wszystko było tak zaplanowane. Tak, no troszeczkę chcieliśmy uśpić i udało się strzelić na 3-2. Michała Kałuża na pewno zdenerwowany, na pewno wściekły, tak jak koledzy, ale ty... A zaspokoi, jak mówią o tobie, no i dzisiaj to widać po zakończonym meczu. Raczej nie okazuję tak swoich emocji ekspresywnie, jak niektórzy koledzy. Też nie mam takiej rangi w drużynie, żeby, czy też względem sędziów, czy też przeciwników, żeby, że tak powiem, startować do wszystkich, ale wewnątrz na pewno, no, jest ogromna złość. Tym bardziej, że mieliśmy praktycznie wynik 3-1. Mieliśmy też kilka okazji na dobicie przeciwnika na 4-1 i myślę, że ta bramka zamknęłaby ten mecz. No ale niestety się tak nie stało. Toruń zagrał cierpliwie, wykorzystał praktycznie wszystkie swoje sytuacje w przewadze, które miał. No i niestety kończymy remisem 3-3. Można powiedzieć powtórka z rozgrywki ze stycznia, kiedy takim samym wynikiem się zakończył ten mecz i też właśnie Toruń nas skarcił w przewadze. I też strzelali wtedy i Miki, i Wojciechowski. Zmienił się teraz tylko Morozow. Wtedy strzelał, teraz nie, a więc dwaj ci sami zawodnicy. Tak jest, no to już kto strzela, nie ma znaczenia. No, my będziemy tylko widzieć, że było 3-3, nikt o tym nie będzie pamiętał. No, no niestety, no Gattę nas dogania. Zbliżyli się na 1 punkt, no ale nie składamy broni. No, jeszcze pozostały 3 mecze. Wygrywając te 3 mecze jesteśmy mistrzami, no i tak musimy myśleć, zapomnieć o tym jak najszybciej, dalej robić swoje. Cały czas sytuację macie pod kontrolą. Chciałem jeszcze spytać o ten mecz. Ty patrząc z perspektywy może miałeś szerszy jakby ogląd całej sytuacji. Co poszło nie tak, że dzisiaj nie wygraliście, tylko zremisowaliście? No, ciężko powiedzieć, no, na tą analizę na pewno przyjdzie czas. Jeszcze myślę, że to będzie przed meczem z Pogonią, żeby wyciągnąć wnioski jak najszybciej. No ale myślę, że właśnie brak takiej determinacji, bramki na 4-1. No, nie można zarzucić, że w obronie przy tej przewadze zachowywaliśmy się źle lub nie było tej determinacji, no bo na pewno taka była i no, ciężko coś powiedzieć. No dobicie rywala, myślę, że to właśnie to było przyczyną. Lub też kontynuowanie gry, strzelenie na 1-0 i otwarcie sobie meczu i dalej brnąć. A niestety też taką, zaczęliśmy grać zbyt nerwowo i był potem remis i no i się potoczyło. Także tak jak powiedziałem, myślę, że to dobicie rywala 4. bramką by zamknęło ten mecz. Teraz mało czasu do Szczecina, bo pewnie wyjeżdżacie w piątek, tak? W sobota mecz, w piątek pewnie, więc jedynie czwartek zostaje, no bo dzisiaj już mamy środowy wieczór, więc mało czasu na odpoczynek, na regenerację. Pewnie po zwycięstwie to te mięśnie odpoczywałyby trochę szybciej, a tak trochę gorzej będzie pod tym względem. Analiza to jedynie też pewnie czwartek, więc mało czasu, by tak psychicznie też odetchnąć od meczów. No dokładnie, no troszkę teraz jest natężenie tych meczów. Wiadomo, każdy zawodnik chciałby rozgrywać jak najwięcej tych meczów. Mniej treningów, więcej meczów, to tym lepiej, ale no fakt, już jest końcówka sezonu, każdy czuje to powoli w nogach. Też wdarły się w nasz zespół kontuzje, jakieś wykluczenia kartkowe. No także łatwo nie będzie, ale będziemy robić swoje. No i do Szczecina jedziemy po 3 punkty, nic tam nie pozostało. W końcu aspirujemy do mistrza Polski. Nie wypada nam jechać, że tak powiem, rozegrać tylko mecz, także 3 punkty tylko się liczą. No a teraz każdą wolną chwilę to już trzeba przeznaczać bardziej na regenerację przed kolejnym meczem.